The gods will not always be with you. Embrace this journey, my child, as this is your odyssey. Dobra, więc plan jest taki. Jako, że brakuje nam, potrzebujemy czegoś się dowiedzieć na temat czcicieli. Jednego brakuje do zabicia, jak się go zabije, to... No to będzie ważny krok. Bo będę mógł włócznie ulepszyć. W Gortynie mamy dwa zadania. One mi się w ogóle nie podobały, ale... Ale weźmy je, mimo wszystko. Kto wie, może zabijanie tego polityka nie będzie takie oczywiste, jak mi się wydaje. Will you help fight the fires of revolution? I'll start the war for you, but first I need more information. Before the war can truly begin, we'll need your help weakening Gortyn. Destroy their supplies, steal their valuables, and kill that Malakas visiting herald. No dobrze. I'll start this war for you. I hope you know what you're doing. We've been planning this for a while. See me when everything is complete. Szczerze mówiąc, to mam gościa ochotę zabić, żeby się upewnić, czy on nie jest czcicielem. Bo to jest takie klasyczne zachowanie tych kultystów. Ale wziąłem te zadania, bo... Właśnie liczę na to, że trafię na kultystę. I także dlatego, że będę tutaj byka zabijał. Kreteńskiego. Nie tego, co żeśmy zabijali ostatnio. I'll fetch the fangs for you, if you tell me where to find them. Though sharks have teeth, not fangs. A mere technicality. A fang bow sounds better. Now, there were questions? Lwice rekina. Dobra. Thank you, Mistios. Jak trafię, to będę miał, ale wydawało mi się, że ja... Have you forgotten where to look for the animals and their sharp, shiny fangs? Wydawało mi się, że mam te rzeczy. No, ale dobra. I'll get them for you. Thank you, Mistios. Rzadkie zęby dla zbrojmistrza. To może być ciekawy łuk, tak swoją drogą. Kalisto jest tutaj, a ja potrzebuję... Niedźwiedzia. To też pewnie będzie ciekawy pojedynek. Byk kreteński. Aha, to... Dobra, byk, nie niedźwiedź. Rzućmy okiem, gdzie on jest. A, Minotaura już żeśmy załatwili. To przegapiłeś dzisiaj, był niezły kawał opowieści. Co tu jeszcze? Tu jeszcze coś mamy. Zemsta smakuje na zimno. Brzmi apetycznie. To jeszcze podejdę sobie tutaj. Sam nie wiem, czy zabijać tego Harolda. Ała. Cholera. Zdradzieckie wąsy. Ostatecznie mogę zabić tego Harolda i mieć z głowy. Ale sam nie wiem, tak mam tutaj pewne wątpliwości. Czy co? Czy to prawda, że mieszkańcy Krety nie są zbyt mądrzy? To mam to oceniać na podstawie gry? Nie zauważyłem czegoś takiego, będąc na Krecie. Się nie wyróżniali pod tym względem. Zobaczmy, co jeszcze ta kapłanka chce ode mnie. A to jakaś inna. A, kretyni. Nie zahapałem. Nie załapałem w ogóle tego żartu wykwintnego. The followers of Ares are burning our villages and claiming our families for their sacrifices.
Those Malakas are making trouble all over the Greek world. That's why I want you to make them suffer like we have. So our living can find peace and our dead can be avenged. My spear is yours. Thank you, Mystios. You have no idea how much this means to us. I'll need to know where the followers are hiding. The followers of Ares live in caves among the mountain ranges of Zeus's playground. I'll flush them out. Och, dobrze, właśnie. To mi się przyda. Messara. To jest dziwny hałas taki w tej lokacji. Wyznawcy Aresa terroryzują ludność Messary, zauważono ich w jaskiniach wokół Bożego Igrzyska. Igrzysko Zeusa. To tam będzie pierwszy przystanek. Bo oni mogą mieć też informacje na temat kultystów, a to jest mi potrzebne najbardziej w tej chwili. Zakładam, że tam będzie Boże Igrzysko. Babka coś wspomniała właśnie o tej... Stój, konik! Nie do wiary. Ta kreta mi bardzo przypomina wzgórza w GTA. Tylko motocykla jeszcze brakuje. Proszę, trochę żelaza nazbierałem. Chyba znalazłem łotrów. I see it. Oh, to jeszcze inne zadanie. Tyle rzeczy do zrobienia. I na każdym kroku kolejny. There it is. The flower. The flowers. I should hurry back to the old man near Gortin. No cudownie. Chyba poczekam do świtu w ogóle. Muszę pamiętać, żeby oddać to zadanie, zanim staruszek umrze. Dobra, to jest to. Boże Igrzysko. Co oni mają na myśli? Chyba chodzi o Igrzysko Zeusa, nie? W jaskiniach. Najbliższa jaskinia jest tutaj, a przy okazji jeszcze jest jeden quest gdzieś tam do wzięcia. Którą część Asasyna polecasz na słabsze komputery? Wiesz co, to ja bym zamiast polecać coś na słabsze komputery, to bym polecał konsolę raczej, wiesz. W takiej sytuacji, bo... Tak jest po prostu dużo łatwiej. Kurde, tutaj ktoś ofiary składa. You've got to free me before those vultures peck my eyes out. Not to mention the wolves. I saw them in the bushes earlier. You called me Mystios. You must know my help comes at a price. You don't look like you're in much of a position to pay. Wait! Hear me out. The people who did this to me, they took everything I had and left me for dead. They've got plenty of other treasures and trinkets at their hideouts too. Free me and I'll tell you where to find them. Quick, Mystios! Untie me! Malakas! Wolves!
40 poziom, nieźle. You're alive and free. Now tell me about my reward. Those Malakis took my only prized possession, a family heirloom, an amulet handed down from my mother. They keep their spoils underwater in a cave just west of here. Już zostawię te obrażenia, bo tyle razy próbowałem je wyłączyć, że... Which one of the thugs took your amulet? The leader, a burly man with a huge axe, wears it now. Take his head, and the amulet is yours to keep. Let the hunt begin. Thank you, Mistios. Knowing that they are dead will help me sleep easier. To muszą być. Here we are. Ci goście, nie? Jak stoimy ze strzałami? Nie najgorzej. Dobra. Czy warto kupić tę grę, pytasz? A masz identyczny gust jak ja, czy raczej inny? Bo jak masz identyczny gust jak ja, to warto. Jak masz inny, to może być różnie. Muszę każde żelazo zbierać, jakie się tylko przytrafi. Naprawiła się pochodnia. Ale poradzimy sobie bez tego chyba. No, Assassin jest zdecydowanie super. Czekając na Red Dead Redemption 2. Ale powiem wam, że wysoko postawił poprzeczkę. Każde zadanie, nawet jakieś takie banalne, potrafi zaskoczyć. Naprawdę się postarali przy tym. Nieźle włócznie w skałę. Okej, okay, jakieś spodnie nowe. Myślałem, że już tu będzie amulet, ale... Co to za spodnie? Takie eleganckie. Obrażenia wojownika, kurde. Zrobiłbym te, ale no nie stać mnie na wzmocnienie. To jest kolosalne koszty są. Dobra. Coś jeszcze? Te różyczki. Może nie jestem we właściwym miejscu, co?
Ale oni mi wyglądają na wyznawców Aresa. Help! They've trapped me! You are truly a hero. To jest ważne pytanie, czy ja idę we właściwą stronę. Dopiero teraz widzę obrażenia, jakie zadaje. Faktycznie mogę topór Minotaura założyć. On niestety ma obrażenia od... No właśnie, bo on zmniejsza obrażenia od łowcy. Wyjście z tej jaskini widzę. Więc wróćmy tam. Raczej nie będę go używał, no bo to jest, wiecie, dla wojownika, nie? Prawie go zabiłem. This must be the amulet the naked man was going on about. Looks expensive. No i proszę. To żeśmy łajdaków pozabijali, ale zastanawiam się, czy to... Jeszcze gdzieś dwa skarby tu są. Diabli wiedzą gdzie. Ale czy to czasem nie było... To zadanie... Sortuj według... Odległości. Kiełza drachmy. Gortyna pod kontrolą. Bo gdzieś tu było... Ach, dobijają mnie te zadania, naprawdę. Ciężko je znaleźć. Broni. Przecież tutaj dwa zadania mam wykonane, nie? I nie mogę ich zlokalizować na liście. No trudno się mówi. Liczyłem też na jakieś informacje od... o tych okultystach kolejnych, ale... Kurczę,
Kurde, gdzie są te zadania, co ja je teraz rozwiązałem? A, nieważne. Znajdziemy je na mapie pewnie gdzieś, nie? Skarby w tym miejscu. Trochę tu narzucali ludzi, co? Starożytnego króla na pierśnik. Ukończyłem tą jaskinię. Zdaje się, że jeszcze jedna gdzieś tu jest po prostu i tyle. Trzeba ją znaleźć i tam zabić resztę kultystów. Dobry wieczór, dobry wieczór. Jest wyjście z tej jaskini. Sprawdzę jeszcze w tej okolicy, czy są inne. No jest trochę tych jaskin, nie? Tu i tu. Ale podejdę w to miejsce. I może te zadania... Malaka. There are followers of Ares fanatics up ahead. Po prostu tędy przejść i ich powycinać wszystkich. O, może jakieś wskazówki? Spotkajmy się w domu przy drodze do Małego Egiptu. Uważaj, strażnicy cię szukają. Nie martw się, twoja żona jest bezpieczna. O, cholerka. Dobra. Szukamy dalej. Wrócimy sobie na szczyt góry i stamtąd zejdę w prawo i prosto. Asasyn coraz bardziej odbiega od celu. Och, chłopaku, co ty opowiadasz? Byłbyś tutaj, ja wiem, 3 godziny wcześniej, to by ci szczęka opadła. A tak przychodzisz i ten... I opowiadasz derdy mały. Aż przykro się patrzy. Uwielbiam to. Straszne, zbieram to żelazo, od kilku godzin starczy mi na jeden upgrade. Mam nadzieję, że tu kultyści są.
Ale żeś. Ileż ja ich muszę? Już chyba ich zabiłem 10, nie? Ale żadnych wskazówek, niestety. Someone, please help me! You, Bafse! Ty, to Gorakan! Thank you. I'm forever grateful for your kindness, friend. I can't thank you. Dobra. I sprawdzimy sobie jeszcze tutaj ten pytajnik. Z reguły nie robię tych pytajników, ale akurat ci kultyści to przydadzą się wszelkie. Tak, tak, to topór Minotaura jest. Straszna rzeź. Jeżeli Origin ci się nie podoba fabularnie, to Odyseja też ci się nie spodoba. Mi akurat podoba się bardzo, no ale to jest kwestia gustu, nie? Origin też mi się bardzo podobał. Ale dopiero przy drugim podejściu. Za pierwszym razem mi nie podszedł. A potem już zacząłem grać tak zupełnie powolutku, bez pośpiechu i się świetnie bawiłem. Tak, tu też są wyznawcy Aresa. Tu jest wyjście. Ciekawe, jak mi się odwdzięczą. Choco Maroko. Dziękuję za subskrypcję. Niestety nie znalazłem żadnych wskazówek. Co mnie bardzo smuci, no ale cóż. Dobrze, to pójdziemy poszukać byka kreteńskiego. I to będzie interesujące. Aha, pod tym względem... No tak, fabuła... Dosyć ciężka jest historia. Bajeka ta jest lżejsza, chociaż bardzo podobna, ale... No dobrze. Tu są rzeczy do oddania. W porządku. Ten byk.
Kretański żyje w Aserze, w zachodniej części żyznego pobojowiska. Czyli gdzieś w zachodniej części, gdzieś tutaj musi być, nie? A, tutaj jest. No dobrze. Pojedziemy tam konno. I potem jak... Nie spodziewam się jakiejś wyjątkowo trudnej walki. Ten super jest, bardzo jest fajny ten topór. No ale on bardziej pasuje do wojownika. Ja jednak wrócę do włóczni, która wspiera zdolności łowcy. Nie? I to tak znacząco. To jest 13%. Co my tutaj mamy? Jakieś śmieci pewnie znalazły, nie? Niestety. I buty. Dobra. Tu nie mamy nic. Na pierśnik mamy ten i tego używamy. A właśnie, wracając do dzisiejszego przeglądu, trzeba przyznać, że czy jak starczy czasu po skończeniu fabuły, to czy będę robił misje poboczne? Jak będę miał czas, nie? To pewnie tak. No bo co innego robić, nie? Ale ja też tak mam takie podejrzenie, że misje poboczne to ja, że ja dużo zrobię przed końcem gry. To znaczy nie będę się spieszył z tym, z rozwiązaniem tej historii. Upewnię się, że mam poziom odpowiedni. To trzeba mieć 50 poziom chyba, żeby... Bo to jest najwyższy poziom, na jakim są przeciwnicy. Muszę się zatrzymywać i zbierać to żelazo. Cholerstwo. Bardzo to jest męczące. Myślę, że trochę przesadzili z ilością surowców, jakie są potrzebne do ulepszeń. Jeszcze za późno. Za słabo z refleksem u mnie. Robi się takie, jak się robi zadania poboczne, to się takie smaczki trafiają, ten Minotaur, ta Atlantyda cała. W życiu się tego nie spodziewałem, nie? Że to się tam potoczy, tak, to takich przypadkowych zadań, jakby nie patrzeć. A takich stworzeń mistycznych to chyba ze 4 jeszcze są, nie? I to będą ciekawe questy, które do nich prowadzą. Też się nie mogę doczekać. Karolex, dziękuję bardzo za subskrypcję. This is the Police 2, no znudziło mi się, tak absurdalnie się zaczyna ta gra, że nie mogłem sobie, no, nie byłem w stanie w to grać, no. Mechanicznie wydawała się całkiem spoko, ale historia jest, no nie wiem, czy można coś głupszego wymyślić, nie? No, może taka jest historia, jak powinna być, no ale... Look at that. Father of the Minotaur. Ojciec Minotaura, kurde. Ojcem Minotaura był Zeus, tylko który w postaci byka się tutaj zapomniał się zamienić i no i... Jak to było, że on w postaci człowieka chciał się z tą dziewczyną przespać, ona nie chciała, więc ją bykiem zgwałcił? Taka była historia. Prawie jak ze Starego Testamentu. Z obsady nowego Wiedźmina podoba mi się Cavill, bo go znam. Pozostałych nie znam w ogóle. Cavill jest... Strasznie się cieszę z tego, że Cavill zagra Wiedźmina.
Ciężko go uniknąć, on tak strasznie... No. To nie był aż taki trudny przeciwnik. Te skóry trzeba będzie odnieść. A tymczasem... Tu mogą być ciekawe niepokoje. Dobra. Wrócimy do Gortiny. Oddamy to, co oddać należy. Stąd tak łatwo. Fajne przedmioty są za te zadania. A, dobra, to źle zapamiętałem tą historię z bykiem. 13 kilometrów stąd. Nie. A w ogóle wybiorę się do Małego Egiptu najpierw. Żeby tam zaznaczyć miejsce docelowe. Jakkolwiek nierealnie by to wyglądało, podoba mi się, że mogę zbierać te rzeczy jeżdżąc konno. To mi trochę ułatwia. Tak szczerze, to potrzebuję z 10 tysięcy tych. Z 10 tysięcy tych tego żelaza. Podszedłem tam, gdzie nie powinienem. Co to jest? Świątynia Artemidy. Kolejna. Powinienem mieć możliwość oddawania tych skór w różnych świątyniach Artemidy. A nie tylko tam. Daleko. No dobrze. Wrócimy tutaj. No to jest serio? To jest to nawiązanie do Czarnej Pantery? Spodziewałem się więcej, szczerze mówiąc. Dobra. Ile mam lat? 21. The followers of Ares are with Hades now. Thank you, Mistios. How can we repay you? You can't put a price on justice. Those men deserve the end they got. You gave us something Drachmi can't buy. Peace. For that, we will be forever grateful. But we cannot leave you without showing our gratitude. Please take this. I have no need for it any longer. Kurde, dajcie mi wskazówki do kultystów. Niech ich szlak.
Bardzo, bardzo potrzebuję tych łajdaków. Ostatniego. Jednego dorwać jeszcze. Nie mogę ich znaleźć nigdzie. Niestety. Brakuje tych wskazówek właśnie. Dobra. Tu mamy coś jeszcze blisko. Ten starzec, co tam planował umierać. Poczekajmy, tutaj tego Heralda można zabić. Nie wiem, czy mi się podoba to, że ja zabijam tego... Wiem, że mam do zabicia jednego w Atenach, ale nie wiem, gdzie on jest, więc... I should try to stay out of sight. Twoja pomoc w pokonaniu Phaistos jest nieoceniona. Zgodnie z przyrzeczeniem osobiście zapewnię ci miejsce w mojej radzie. Zdaję sobie sprawę z twoich obaw dotyczących Ptolemeusza. Pozbędę się go, kiedy okaże się przeszkodą. Z nikim nie rozmawiaj. Czyli jednak kurde kultyści. To dobrze. Ale szybko go dziabnąłem. Z dumą powiem. Mam nadzieję... Czemu nie ma R6 na YouTubie? No bo już nie ma... Odcinki są, nie? Ale... Na kanale Rockplay ląduje 5-6 filmów dziennie, po prostu się nie ma gdzie wrzucać ich. To jest główny powód. Czy na PGA będzie można kupić gry? Nie sądzę. Znaczy ja nie wiem, nigdy nie kupowałem na PGA gier, więc... Cholera wie, no może się kupuje gry na PGA. R6 był wrzucany na tym kanale, na którym wszystkie inne gry teraz, czyli na Rockplay. Ale przez jakiś czas nie było już nic. Hades claims another. In all my life, I've never seen him so peaceful. I hope he's found matter. Those flowers, are they... He asked me to fetch them. You silly old man. Is this why you left Pevka? To fetch Mother flowers so far from home? You silly, stubborn old man. Here. Thank you so much, Mistios. He made a promise to his wife, and I made a promise to him. I don't have anything to offer you. Mother must be so glad you brought her flowers. Znowu żeśmy coś za darmożkę zrobili. No, ładne są te postacie. Dobrze są zrobione, o tak. Mam tutaj te zęby rekina. Pazury. Mam bardzo dużo takich rzeczy. Nie wiem czemu... Nie mogę tego questa wykonać, ale... Pal licho, nie? Dobra. Zdolności aż nadto. Zróbmy to tak. Świat i postacie.
Co my tu mamy jeszcze? Niedźwiedź Kalisto. Arkadia. Hiena centkowana. O Jezu, dzik, ostatni dzik, z którym walczyłem, bardzo był nieprzyjemny. Pora stąd wychodzić. Na razie nic nie odkrywam w kwestii kultystów, więc... jest to smutek ogromny. Beast Slayer, I'm glad to see you again. The boar put up quite a fight, but his pelt is yours. You are remarkable. No more than the bull. The gods have blessed us with a world of wonder, and we should honor it. Spoken like a true daughter of Artemis. I'll return when I have more pelts. Odzienie mistrzyni Artemidy. Zobaczmy, co ja dostałem tutaj. Co to jest za cudo? Znowu legendarny, niestety. Ciekawe, jak Kassandra by wyglądała w tym. Ha! Pewnie bosko! Zdolności trzy pozostały. No dobrze, pomyślmy. W Attyce. O, Nyx. Widzimy się za chwilę. Już niedługo 9 fragmentów włóczni będzie moje. Ciekawe, czy to wojowniczka, czy to zwykła cholera. Czemu ja jej nie widziałem wcześniej? Muszę sprawdzić. Gdzie ją przegapiłem? Nyx. To ona jest tutaj. Myślałem, że ona jest na 50 poziomie. O ty cholero. Ładne sztylety, ale też nie to, czego szukam, nie? Teraz dla mnie liczą się tylko i wyłącznie obrażenia asasyna i łucznika. A o to trudno. Bardzo dużo jest pancerzy, zwłaszcza legendarnych, które zwiększają możliwości wojownika. Natomiast takich dla łucznika typowo nie ma, albo dla asasyna. Jest ten jeden żmijowy, no ale to, żeby upgrade'ować ten pancerz, to... Och. Chyba w ogóle nie spodziewała. Dlatego nie zwróciła uwagi, że podszedłem do niej. O, jak pięknie. Jak to dobrze wygląda. Ciekawe, kim jest ten jeden. Duch. Kontroluje politykę w Atenach. I no to teraz, och, teraz idziemy w ważne miejsce. To do wojownika niestety są to... szlak. 9 kawałków. Kaptur Artemis, z tego co pamiętam, jest dla łowcy. Zobaczmy.
Ten jest fajny, w ogóle ten zestaw brzmi jest spoko, nie? Ale, no tak mówię, no to żeby, no nie stać mnie na to, żeby to wszystko upgrade'ować do 30, do 41 poziomu. Bo ja mam cały zestaw brzmi już teraz. I tam są kolosalne obrażenia od trucizny, to mi z tym łukiem fajnie współgra, ale... To odzienie pielgrzyma. Ale widzicie, raz, dwa, ewentualnie trzecią statystykę z grawerunku. No i czwarte. No i drogie jest, potwornie drogie. Dobra, zaoszczędziłem też trochę punktów. A właśnie. Zatem... W którym miejscu była ta wyspa? Tutaj, nie? Zapomniana wyspa. To chyba tu, nie? Chyba tu. Czy ja jestem we właściwym miejscu? To nie to. To nie ta wyspa. Szlak. Och. To było na Andros. No, diabła, to muszę... Jak sprawdzić, jak długo obserwuję dany kanał? Najlepiej mieć subskrypcję. Dam radę się tu dostać. O Jezus! Co to było? Już prawie mogę się tu dostać. Ale to jest jedno z zadań od Pitagorasa. No... Się przestraszyłem. No dobra, więc to nie jest ta zapomniana wyspa. Która jest ta moja? Andros. Starożytna kuźnia, no oczywiście, że tak. To jest ważny moment w naszej historii. Awans włóczni. On znacząco zwiększa możliwości Alexiosa. Przede wszystkim mogę nowe talenty wykupić, ale też mam więcej pasków adrenaliny. To ma duże znaczenie. Świetne jest to, widać takie kosmiczne to. Czy to jest maksymalny poziom? Niekoniecznie! 22. Musiałbym zabić wszystkich chyba, co? Ale, co najważniejsze, tu się pojawiły te ulepszenia takie. Większe obrażenia. Tutaj.
Tutaj. Tutaj. Wszystko miałem 2 na 3. Teraz mam wreszcie 3 na 3. O tak. I to leczenie też będzie mocniejsze. Wiedza Sfinksa. To jest fragment... Ostatnia zagadka. W Beocji. I w Beocji też jest... Dobra. Więc w Beocji mamy kilka rzeczy do zrobienia. Znajdziemy sobie Beocję. Bo tam też jest... Tam też jest kolejny fragment dla Pitagorasa, więc... Beocja. Oj. Kolejny obszar, który... Dobra, zacznijmy od Doliny Króla Leleksa.